Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie martwych zwierząt, które jeden z mieszkańców znalazł w okolicach rezerwatu Sasanka. W momencie odkrycia zwierząt sprawa została zgłoszona na policję. Gdy funkcjonariusze wykonali oględziny na miejscu, sprawę przekazali do jaworznickiej prokuratury. Zebrany do tego momentu materiał dotyczący ujawnienia truchła zwierząt, najprawdopodobniej są to zwłoki zwierząt dzikich, ten materiał został przesłany do prokuratury w celu weryfikacji i podjęcia decyzji, jakiego rodzaju postępowanie będzie tutaj prowadzone. Najprawdopodobniej będzie to śledztwo w sprawie składowania odpadów i substancji zagrażających środowisku w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Grozi za to kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.